dzisiejszym odcinku będzie nam dane zapoznać się z rośliną, która nie jest może zbyt popularna, ale jej koledzy i koleżanki z rodziny jak najbardziej. Bohaterem odcinka jest Nympha micrantha, czyli grzybień drobnokwiatowy. Roślinka ta pochodzi z Afryki i w stanie dzikim rośnie sobie na przykład w Senegalu i Kamerunie. Choć liście ma dość pokaźne, to jednak nie da się z niej skręcić w wuwuzeli. Nasz grzybień, specjalnie go tak nazywam, ponieważ nazwa lotos powinna być przyporządkowana tylko do odmiany Nympha lotus, tak więc nasz grzybień w stanie dzikim przebywa w dość kwaśnej wodzie afrykańskich stawów, jezior oraz rzeki strumieni o wolnym biegu. Wynika z tego, że nie lubi szybkiego przepływu wody. W naszych akwariach roślina radzi sobie zadziwiająco dobrze zarówno w miękkiej, jak i twardej wodzie. Do dobrego wzrostu wymaga temperatur w zakresie 24-28 stopni Celsjusza i oświetlenia przez 10-12 godzin. Zbyt długo oświetlana wykazuje niezwykłą ochotę do wypuszczania liści nadwodnych i kwitnięcia. Chcąc mieć roślinę z pięknymi liśćmi podwodnymi, nie należy jej na to pozwalać. A przynajmniej nie na zbyt często, bo z kolei niedopuszczanie do wypuszczania kilku liści nadwodnych powoduje osłabienie rośliny i jej słabszy wzrost. No właśnie, od tego powinienem zacząć, czyli od liści. Nympha micrantha ma dwa rodzaje liści, czyli cętkowane liście podwodne i zielone liście nadwodne, które kładą nam się na powierzchni. Obydwa rodzaje liści są na swój sposób dekoracyjne, choć te pływające i jednokolorowe troszkę jakby mniej, więc jeśli nie decydujemy się na zobaczenie, jak Nympha micrantha kwitnie, starajmy się liście nadwodne usuwać. Ten grążel, jak i cała jego rodzina, potrzebuje dużo światła i bogatego podłoża. Rozwija się z kłącza i wypuszcza bardzo bogaty system korzeniowy. Może niezbyt głęboko, ale w poziomie bardzo szeroko. Wyrywanie Nympha micrantha bywa często bardzo kłopotliwe, bo można wyciągnąć pół podłoża z akwarium. Można więc eksperymentować z sadzeniem jej w doniczkach, co znacznie ułatwi przenoszenie jej w celu zmiany kompozycji. Roślina ta generalnie nie lubi przesadzania i reaguje na to czasowym wstrzymaniem wzrostu. Tą wadę często wykorzystuje się jednak przy jej uprawie. Celowo uszkadza się korzenie, co oczywiście powoduje zahamowanie wzrostu, ale po jakichś 2 tygodniach roślina zaczyna odbijać i wypuszcza przeważnie tak pożądane liście podwodne. Dobrze rozrośnięta rozeta liściowa w akwarium może swobodnie osiągnąć rozmiar ponad 0,5 metra średnicy. Jeśli chodzi o jej rozmnażanie, to trzeba jej znaleźć partnera. Wykorzystuje się do tego biuro matrymonialne albo po prostu zaczepia inne grzybienie na ulicy. Nie należy zaczepiać zbyt zgrzybiałych grzybieni, bo wtedy ciężko doczekać się potomstwa. A tak całkiem serio, to Nympha micrantha rozmnaża się wegetatywnie w bardzo ciekawy sposób. Otóż młode rośliny pojawiają się w miejscu, które zwie się podstawą liścia, czyli jest to punkt, w którym ten pionowy, cienki patyk dociera do tego szerokiego, płaskiego i kolorowego, które pływa. Na wierzchu liścia, w samym jego środku, pojawia się mała sadzonka. Liść wraz ze wzrostem młodej sztuki zaczyna zamierać. Warto więc zwrócić uwagę na gnijące liście grzybienia. Czy przypadkiem powodem nie jest wypuszczenie nowej roślinki, a nie zaraz wywalać je do kosza? Jeśli nie zlikwidujemy takiego liścia, on sam obgnije, a sadzonka spadnie na dno. Warto jej jednak w tym pomóc i kiedy ma 2-3 listki, delikatnie oderwać ją od liścia i posadzić. Ale nie w pełnym świetle, raczej w miejscu z niewielkim zacienieniem lub świetle rozproszonym. Nympha micrantha to bardzo atrakcyjna roślina i niezbyt często spotykana. Warto więc dać jej sporo miejsca do rośnięcia i zapewnić odpowiednie warunki. Roślina ta definitywnie nadaje się w centralne miejsce akwarium na 2. lub 3. planie. Na pytanie, gdzie można kupić tę odmianę, odpowiadam, nie jest to takie trudne, jak się poszuka, to się znajdzie. Można ją trafić na giełdach i w ogłoszeniach akwarystów. Sam czasami dzielę się z kolegami akwarystami nadwyżkami tego grążela, wyhodowanymi w moich zbiornikach. Oczywiście dzielę się za grubą kasę. Mogą być złotówki albo euro. W ostateczności frank szwajcarski, rubli i jenów nie przyjmuję.